We wtorek 28 marca na krytej pływalni w Dzierżoniowie odbyły się coroczne zawody dla uczniów szkół podstawowych. Zaczynamy od roczników 2009 do 2007, czyli klasy 1-3. W zawodach biorą udział wszystkie nasze szkoły dzierżoniowskie plus jeszcze szkoła sióstr salezjanek. Zawodniczki i zawodnicy mają do pokonania dystans 25 metrów dwoma stylami, czyli grzbietem i dowolnym. Zaraz po zakończeniu tych zawodów odbędą się zawody klas 4-6. I tutaj zawodnicy i zawodniczki będą mieli do pokonania dystans 50 metrów. I takie zawody dla szkół organizujemy raz w roku, w pierwszej połowie. W drugiej połowie są już andrzejkowe zawody pływackie, czyli pod koniec roku w grudniu. I tutaj biorą udział zawodnicy już zrzeszeni w klubach. Zawody te to dobry test dla najmłodszych, możliwość rywalizacji, a także dobra zabawa i duże emocje dla rodziców, trenerów i opiekunów.